Ten materiał jest kontynuacją filmu SCP-093. Przed obejrzeniem warto się z nim zapoznać. Test luster numer 4, kolor żółty. Testerzy klasy D nie są już wykorzystywani. Kolejne testy będą skupiały się na zbieraniu informacji w związku z danymi, które zebrano z poprzednich testów, tak, by lepiej zrozumieć przeszłość i los, jaki spotkał świat, do którego prowadzi SCP-093, i określić, czy należy podjąć konkretne środki ostrożności w naszym świecie. Analiza próbki brązowego płynu odzyskana z ubrania utraconego członka eskorty została dołączona do innych zebranych danych. Doktor zgłosił się na ochotnika do kolejnego testu spośród dostępnych kandydatów, ponieważ w jego przypadku SCP-093 emituje kolor żółty. Nie ma dowodów na kryminalną ani nielegalną przeszłość doktora, jak również na żadne zaburzenia psychologiczne. Kiedy podmiot przyłożono do lustra, ukazało ono obraz wewnętrza kabiny biurowej. Do tego testu doktor zdecydował się użyć bezprzewodowego systemu wideo, odmawiając wykorzystania systemu kabla i kołowrotka, utrzymując, że jest przekonany o swoim bezpieczeństwie, jako że żaden z tych składających się z tułowia stworów nie był widziany w budynku, w którym pojawił się punkt przejścia. Zapis wideo rozpoczął się, jak tylko doktor przekroczył lustro. Jak w przypadku poprzednich testów, obecny kolor SCP-093, żółty, zdominował obraz i nałożył się na wszystkie barwy. Kamera lekko drży po uruchomieniu, obraca się, ukazując grupę białych kabin spotykanych w biurach i korporacjach. Widocznych jest ich około 30. Po drugiej stronie pomieszczenia widoczny jest moduł biurowy wbudowany w ścianę, składający się ze ścian i drzwi z mrożonego szkła. Doktor podchodzi do tych drzwi i sprawdza wygrawerowany napis. Senior Manager Stanley Milamitz. Drzwi są otwarte. Doktor wchodzi do biura i sprawdza biurko. Stoi na nim kubek kawy. Pozostały brązowy osad wypełnia połowę naczynia po tym, jak płyn wyparował. Na talerzu leży pączek, który doktor podniósł i rzucił o ścianę. Po uderzeniu obiekt wydaje odgłos jak kamień, po czym spada na podłogę. Szafa na dokumenty przyciąga uwagę doktora. Tester podchodzi do niej i zaczyna sprawdzać szufladę po szufladzie, zatrzymując się przy drugiej i wyciągając dokument. Cofa się do pierwszej i wyciąga dwa kolejne. Kontynuuje do trzeciej i czwartej szuflady, wyciągając kolejne cztery dokumenty i rozkładając je na biurku. To niebieskie foldery na dokumenty. Doktor wskazuje palcem i kamerą na symbol rąk złożonych do modlitwy, znajdujący się na każdym z nich. Głośno zgłasza, że pozostałe dokumenty znajdują się w żółtych folderach. Niebieskie zostają umieszczone w jego polowym pojemniku na próbki. Kamera zostaje obrócona w stronę komputera osobistego, znajdującego się na biurku. Komputer jest uruchomiony, a użytkownik zalogowany. Doktor głośno zastanawia się, skąd te urządzenia czerpią zasilanie, skoro żadne gniazdka zasilania nie są widoczne. Tapeta zawiera logo Faithful OS, a komputer emituje dźwięki. Kliknięcie myszy odtwarza delikatne, podobne do hymnu buczenie, a otwieranie ikon, anielskie dzwony. Komputer nie dostarcza żadnych użytecznych informacji doktorowi, więc ten go zostawia i wychodzi z biura. Podchodząc do drugiej strony piętra, doktor nacisnął przycisk przy windzie i wszedł do niej, odkrywając, że znajduje się na 34. piętrze budynku o nietypowej numeracji pięter. Widoczne na panelu numery zaczynają się od minus 115, a kończą się na 115 i oznaczają wszystkie piętra. Przed wybraniem piętra, doktor prosi o możliwość przeniesienia bezprzewodowego odbiornika wideo do windy i zastąpienia go stożkiem ostrzegawczym w celu oznaczenia punktu wejścia. Drugi transponder zostaje umieszczony na zewnątrz windy. Kontrola otrzymuje informację, by w razie wypadku doktora odzyskać drugą jednostkę i zapieczętować pomieszczenie testowe. Po przekazaniu instrukcji doktor naciska przycisk odpowiadający piętru minus 115. Zjazd windą jest długi. Zajmuje 15 minut, w których czasie doświadcza jednej usterki. Obraz zadrżał, zaśnieżył się, po czym kamera zaczęła funkcjonować normalnie,
ukazując 14 innych postaci stojących razem z doktorem w windzie. Wszystkie poruszały się razem z nim, by zapewnić mu możliwość ruchu. Po upływie 35 sekund obraz ponownie się zaśnieżył i powrócił do dobrej jakości. Tym razem doktor był sam i tańczył, biorąc pod uwagę kołysanie i szarpnięcia kamery. Doktor przerywa, by skomentować smród dochodzący go z dołu. W tym momencie wina zatrzymuje się przy minus 108 piętrze. Doktor naciska przycisk minus 110, by przerwać dalszą jazdę i wychodzi z windy, gdy ta się zatrzymuje. Drzwi otwierają się i ukazują zamknięte stanowisko obserwacyjne z kilkoma komputerami i krzesłami. Wszystkie komputery wyglądają na zasilone. Sufit jest szklany, a piętro wyżej widać podobne stanowisko. Doktor podchodzi do stacji monitoringu i sprawdza jeden z ekranów. Na pulpicie widać logo Faithful OS i podgląd z kamer przełączający się między czterema widokami. Pierwszy ukazuje pokój wypełniony kapsułami podobnymi do tych odkrytych w czasie fioletowego testu. Ich liczba idzie w tysiące. Drugi widok jest przybliżony do zawartości kapsuł. Kamera przemiesza się między nimi, by kontrolować ich stan. Wszystkie kapsuły, które mija kamera, są zniszczone. Trzeci widok jest skierowany w przeciwną stronę. Kamera przesuwa się pionowo, sprawdzając każde stanowisko obserwacyjne. Łącznie jest ich 10, a doktor jest widoczny na nagraniu, gdy aparat mija jego stanowisko. Spogląda w górę, jednostka monitorująca wisi w powietrzu, nie są widoczne żadne systemy napędowe. Czwarty widok pokazuje najniższe piętro, podłogę poniżej stanowisk obserwacyjnych, gdzie nieprawdopodobnie ogromny tułów czołga się w kółko, wpadając na ściany i zmieniając kierunek. Biorąc pod uwagę obraz z kamery, przypuszczalnie stworzenie ma rozmiar sześciopiętrowego budynku. Zwracając swoją uwagę na zawartość komputera, doktor przesunął okno z obrazem kamery na bok, przez co odkrył prosty edytor tekstu schowany za nim. Wydruk treści edytora został umieszczony w pojemniku na próbki. Dokument skierował doktora na piętro 54 do sejfu. Dostarczył też kombinację zamka. Doktor opuszcza stację monitorowania i jedzie na 54 piętro bez przeszkód. Zmierza prosto do sejfu opisanego w dokumencie i znajduje go ukrytym pod biurkiem. Kombinacja okazuje się poprawna i pozwala na otwarcie sejfu. W środku znajduje się zeszyt umieszczony w pojemniku na próbki oraz specyficzny rewolwer, odzyskany jako wraz z 24 sztukami amunicji. Doktor wraca do windy i bez problemu udaje się na piętro 34. Ze względu na ogromną ilość pięter do przebadania, a także ilość uzyskanych ważnych informacji, test zostaje uznany za zakończony. Ekwipunek jest odzyskiwany. Przed przejściem przez punkt wejścia doktor sprawdza znajdujący się niedaleko działający terminal komputerowy. Odkrywa, że ekran jest dokładnie taki sam jak na komputerze na minus 110 piętrze. Wysunięto teorię, że autor notatki zainstalował w sieci pewnego rodzaju wirusa, który rozesłał jeden obraz po wszystkich urządzeniach tak, by informacja na pewno została odnaleziona. Doktor wraca przez punkt wejścia i lustro wraca do naturalnego stanu. Wszystkie materiały zebrane w czasie eksperymentu dołączono do pozostałych z poprzednich testów. Analiza i amunicji do niego została przełożona, ponieważ wymagała ona rozmontowania jednego pocisku, a mogą one być kluczowe, dopóki badania nad SCP-093 nie zostaną zakończone. Koniec nagrania. Linki do kolejnych i poprzednich części tego materiału znajdują się w opisie. Jeżeli są już na YouTubie, możesz do nich przejść, klikając odpowiednią ikonę wyświetlającą się na ekranie.